O flagach dziś ponownie opowiem Wam o takich flagach, które są alegorią. Będzie lekcja, przyda wam się na maturze. Symbol to jest coś, co może być interpretowane na własny sposób. Na przykład, symbolem jest flaga Polski, ponieważ barwy białą i czerwoną można odczytać jako symbol czystości krwi, ale też może być odebrany jako symbol srebra i cnoty, bo kolorem białym w herlatyce oznacza się srebro. Może to też być odczytane jako woda i ogień, bo tymi kolorami też swego czasu się oznaczało właśnie te żywioły. Także symbol to coś o wielu znaczeniach, co podlega interpretacji. Czarny jest symbolem. W Europie to symbol zła, w Azji już niekoniecznie. My porozmawiamy o flagach, które są alegorią, a alegoria ma jedno i to samo znaczenie. Na przykład alegorią jest flaga Argentyny, bo słońce majowe oznacza rewolucję majową tylko i wyłącznie. O takich właśnie alegoriach opowiem dziś. Argentyna, jak już wspomniałem o tej Argentynie, to niech będzie Argentyna na początek. Flaga datowana jest na rok 1812. Skonstruowana jest z trzech równych pasów: jasno białego i jasno W roku 1818 dodano żółte słońce do centrum flagi. W latach 1836-1884 słońce było czerwone, zaś w rogach znajdowały się czapki frygijskie. Żeby zrozumieć znaczenie owej flagi, trzeba poznać jej historię. Wszystko zaczyna się w 1810 roku. Wtedy to Argentyna, jak i inne państwa południowoamerykańskie walczyło o niepodległość. José de Molde, przedstawiciel jednej z frakcji argentyńskich, używał niebiesko-białych kokard jako swojego symbolu, stąd kolory flagi. A słońce? Jest to słońce majowe, nawiązujące do wizerunku itkarskiego bóstwa solarnego Inti. Flaga Argentyny przedstawia owo słońce jako ludzką twarz z 16 prostymi oraz 16 wygiętymi promieniami. Nazwa Majowe Słońce nawiązuje do trwającej tydzień rewolucji majowej. Wydarzenia pomiędzy 18 a 25 maja 1810 roku doprowadziły do uzyskania niepodległości przez kraje wchodzące w skład hiszpańskiego wicekrólestwa La Platy. Pomysłodawcą owego słońca był Manuel Belgrano, który rzekomo miał zobaczyć podobne słońce nad polem bitwy i to go zainspirowało. Urugwaj. Jak się mówi o fladze Argentyny, to trzeba wspomnieć o fladze Urugwaju. Flagę Urugwaju wzorowano na fladze amerykańskiej i argentyńskiej. Pierwszy projekt z 16 grudnia 1828 roku miał 10 pasów białych i 9 niebieskich. Później zmniejszono liczbę wszystkich pasów do 9. Symbolizują 9 pierwszych departamentów. O słońcu majowym wspominałem przed chwilą. Różnica jest taka, że urugwajskie słońce jest mniejsze od argentyńskiego o połowę posiada jedynie po 8 promieni, a nie po 16 jak Argentyna. Tybet. Flaga Tybetu została opracowana w 1912 roku przez XIII dalej lamę W 1955 roku na mocy chińsko-tybetańskiego porozumienia flaga została zatwierdzona jako oficjalna flaga narodowa Tybetu. Po powstaniu tybetańskim w 1959 roku używanie jej zostało w Chińskiej Republice Ludowej zakazane. Dziś jest powszechnie przyjętym symbolem walki Tybetu o niepodległość. Biała Góra na środku flagi symbolizuje Himalaje, góry, które oddzielają Tybetu od subkontynentu indyjskiego. Sześć czerwonych pasów na niebieskim niebie to sześć plemion tybetańskich: Se, Mu, Dong, Tong, Dru i Ra. Pasy te wychodzą od wspólnego punktu, słońca, które symbolizuje wolność i równość wszystkich ludzi. Pasy przecinają się z niebem. Symbolizuje to nieprzerwaną ochronę, którą zapewniają budowie tybetańskim plemionom. Dwa śnieżne lwy podtrzymujące trójkolorowy klejnot symbolizują równowagę między życiem duchowym a świeckim. Trójkolorowy klejnot podtrzymywany przez lwy symbolizuje szacunek Tybetańczyków do trzech najwyższych klejnotów buddyzmu. Dwukolorowy, wirujący klejnot trzymany przez lwy na dole symbolizuje równowagę ying i yang, a także oddanie Tybetańczyków w dyscyplinie etycznego postępowania. Żółte obramowanie flagi symbolizuje rozprzestrzenianie się i rozkwit nauk Buddy, które podobne są czystemu złotu. Brak obramowania po prawej stronie symbolizuje otwartość również na niebuddyjskie buddyjskie sposoby myślenia. Nieźle wymyślili, prawda? No i tutaj zaznaczam, że nie stosuję jakiegoś specjalnego montażu, bo po prostu kiedy opisuję daną flagę, to dobrze ją widzieć, tak? Także bez sensu byłoby, gdybym na przykład mówił o tym zamknięciu złotym, które jest tylko na górze, dole i po lewej stronie, a po prawej go nie ma, skoro nie mielibyście tego po prostu przed oczami, tak? Stany Zjednoczone. Flaga składa się z 13 równej wysokości poziomów pasów na przemian czerwonych i białych. W lewym górnym rogu flagi znajduje się niebieski kanton z 50 białymi gwiazdami. 50 gwiazd symbolizuje 50 stanów Ameryki zaś 13 pasów 13 pierwotnych kolonii. Jeśli chodzi o amerykańską flagę, to istnieją bardzo ścisłe procedury co do jej użytku, sposobu wywieszania oraz składania, tak, że widać u nich ten szacunek do flagi. Konfederowane Stany Ameryki. Flag Konfederacja miała wiele i ciekawostka, to co widzicie to nie jest flaga Konfederacji. To jest wymysł filmowy XX wieku mówiący, że jest to flaga Konfederacji. Jak więc wyglądała naprawdę i co symbolizowała? Najpierw wyglądała tak i to jest tak naprawdę wycinek z flagi Stanów Zjednoczonych, symbolizujący wyższość pojedynczego stanu nad wspólnotą. Później składała się ona z trzech poziomych pasów czerwonego, białego i czerwonego oraz kwadratowego, błękitnego kitnego kantonu z 7 a w ostatecznej wersji 13 białymi gwiazdami tworzącymi okrąg. Gwiazdy symbolizowały 11 stanów konfederacji oraz stany Missouri i Kentucky, które pozostawały w Unii, ale część mieszkańców opowiadała się za Konfederacją i walczyła po jej stronie. Flagi Konfederacji Stanów okazały się jednak zbyt podobne i zaczęło dochodzić do pomyłek na polu bitwy, więc Konfederaci ponownie zmienili flagę. Wtedy wprowadzono dwie flagi rebeli i wyglądały one tak. I to nie pomyłka. Była albo odwrócona o 90 stopni, albo kwadratowa. Nie mieli wersji takiej, jaką znamy dziś. W związku z tym, że były to bardziej symbole wojskowe niż flagi, konfederaci ustanowili nieskalaną chorągiew swoją flagą, która wyglądała tak. I do gwiazd, o których znaczeniu mówiłem, dodano jeszcze kolor biały, czyli symbol nieskalania. Niestety z daleka wyglądało to jak poddanie się, więc konfederaci dodali jeszcze czerwony pas. To nie jest flaga Konfederacji, ewentualnie z jasnym kolorem to Konfederacka Marynarka Wojenna, ale ta flaga to jest po prostu coś, co jest znane jako flaga Konfederacji, ale nie jest flagą Konfederacji, pamiętajcie. Wielka Brytania, dość oczywisty podpunkt. Obecny wygląd flagi powstał przy związaniu Unii między Wielką Brytanią a Irlandią w 1801 roku. W jej skład wchodzi Czerwony Krzyż Świętego Jerzego, czyli symbol Anglii, Krzyż Świętego Patryka, czyli symbol Irlandii, wkomponowany w Krzyż Świętego Andrzeja. Czyli symbol Szkocji. Walia, której patronem jest święty Dawid, nie ma swojego symbolu na fladze, gdyż przy zawiązaniu unii między Anglią a Szkocją Walia była częścią królestwa Anglii. Po prostu i w taki sposób mamy flagę Wielkiej Brytanii. Kolumbia, flaga używana do 26 listopada 1831 roku. Znajdują się na niej trzy ułożone horyzontalnie pasy: żółty, niebieski i czerwony. Pas żółty ma szerokość równą wspólnej szerokości pasów pozostałych. Żółty kolor oddaje bogactwo kolumbijskiej ziemi, niebieski symbolizuje morze i oceanu, opływające terytorium Kolumbii, a czerwony upamiętnia krew przelaną w walkach o wyzwolenie Kolumbii spod hiszpańskiej dominacji. Proste, proste. Dania. Według legendy flaga spadła z nieba 15 czerwca 1219 roku w czasie krucjaty liwońskiej duńskiego króla Waldemara II do Estonii. Z nią w ręku wygrał bitwę niedaleko dzisiejszego Tallina. Tarcza herbu mniejszego tego miasta zresztą przedstawia także Biały Krzyż na czerwonym tle. Przyjmuje się, że jest ona najstarszą spośród używanych obecnie w Europie flag suwerennych państw, bo pierwsza wzmianka pochodzi już z 1481 roku. Flag Posiada różne wersje, a ich używanie jest ściśle regulowane prawem. Duńczycy, w sposób szczególny, przywiązani są do swojego symbolu, który towarzyszy im w czasie różnych świąt i uroczystości prywatnych, także w trakcie Bożego Narodzenia. Na pamiątkę owej bitwy uznaje się Biały Krzyż symbolem chrześcijaństwa. Republika Południowej Afryki, flaga łączy barwy symbolizujące ludność czarną, czyli kolory czarne, żółte i zielone to barwy Afrykańskiego Kongresu Narodowego, i ludność białą, Afrykanerów i tzw. Tak Brytyszerów, i to są kolory białe, czerwone, niebieskie i zielone, bo to są barwy flagi Transwalu. Wzór Y, flagi, unaocznia schodzenie się drogi południowoafrykańskiej historii i współczesności. Skomplikowane trochę, ale wygląda to świetnie. Jak dla mnie to jest po prostu esencja Afryki. Kuba. Flaga Kuby nazywana jest przez Kubańczyków La Estrella Solitaria, czyli z hiszpańskiego Samotna Gwiazda. Została zaprojektowana przez redaktora kubańskiej gazety La Verdad, poetę Miguela Tolona. W 1848 roku. Inspiracją dla niej była flaga USA, zaś gwiazda została zapożyczona z flagi Teksasu. Umieszczony na fladze trójkąt jest masońskim symbolem wolności, równości i braterstwa, zaś umieszczona na nim gwiazda La Estrella Solitaria miała oświetlać drogę ku wolności. Od niej pochodzi potoczna nazwa flagi. Naprzemiennie ułożone trzy niebieskie i dwa białe poziome pasy nawiązują do amerykańskiej flagi, aczkolwiek nie wyklucza się też powiązań z flagą katalońskiego ruchu niepodległościowego. Na fladze Kuby trzy niebieskie pasy symbolizują dawny podział na trzy części wschodnią, centralną i zachodnią. Barwa biała uosabia czystość dążeń rewolucjonistów i sprawiedliwość, jak również dwa białe pasy, które są drogą ku wolności, zaś czerwony krew przelaną za wolność.